Witam wszystkich, z tej strony jak zwykle Byku, a to już 17 odcinek Zagramy Black Mesa. Ostatnio odpaliliśmy rakietę, oczywiście pięknie to wyglądało, ma ona pomóc naukowcom w ogarnięciu wszelkich strat związanych z kaskadą rezonansową. Czy im się to uda, czy nie? No, kto oglądał moje Zagrajmy w Fallout 1 bądź grał w tę grę, no to wie. Natomiast na razie jakby jesteśmy w innym fragmencie, no i co? W innym fragmencie moda w tym sensie. Dobra, tak czy siak. Więc no... O maskę, się zaplątałem na sam początek. Tak czy siak dowiemy się, czy dokładnie moc odwzorowuje fabułę w dalszej części. Tak, w dziwny sposób drzwi się zamknęły za mną. W ogóle nawet nie wiem kiedy i to w dodatku bezszelestnie. No ale dobra, nie będę się z tym kłócił. I mamy do czynienia z zepsutą kolejką. Mam wrażenie, że ten fragment jeżdżenia tym ustrojstwem jest w tym modzie dużo krótszy niż to miało miejsce właśnie w oryginalnym Half-Life'ie. Mogę się mylić. Możliwe, że jeszcze twórcy moda dowalą mi powiedzmy ileś tam minut jeżdżenia tą kolejką, ale na razie się na to nie zapowiada. Mam nadzieję, że się tak nie stanie, bo mówiąc szczerze, to wcale nie mam jakiejś specjalnej ochoty tym za długo jeździć. Im krócej, tym lepiej. Jakoś nie lubię tego fragmentu z kolejką, ale tam już widzę inny model, więc z tego co mi wiadomo, to tak. Zostało to mocno skrócone i akurat jak dla mnie jest to duży, naprawdę duży plus. Aczkolwiek, no zrozumiem, jeśli ktoś stwierdzi, że akurat jeżdżenie kolejką to jego ulubiony fragment i no po prostu się ze mną nie zgodzi. Jak najbardziej macie do tego, jak najbardziej macie do tego prawo, dobra. Tutaj coś było, chyba mi się zdaje, że wypadło, ale może i nie. Mogę się mylić. Tutaj widzę pancerz, więc skoczmy sobie. Podnieśmy wszystko, co możemy. Tutaj jest to pod napięciem. Zresztą animację znamy akurat. Więc lepiej tu nie wpadać, bo prawdopodobnie zginiemy marnie. Mamy dosyć dobrą sytuację zdrowotną. Nie powiem, bywało gorzej, naprawdę. No i co? O, teraz jest jeszcze lepiej nawet, proszę bardzo. No i wsiadamy do nowocześniejszego wozeczka. Online, no dobra, no to co, jedziemy. Zasuwamy. Wow. Oho, co z tego, że kolejka szybka jak ekran wczytywania jest na drodze, no nie wiem, to lekki przypał, no ale cóż, widać, tak musi być. Przynajmniej mamy pewność, że zmierzamy w dobrym kierunku, prawda, ludziska? No to jest zawsze cenne, myślę. Rzecz bardziej w grach, w których istnieje kilka możliwych dróg, a nie jedyna słuszna i zaakceptowana przez twórców, no ale... Niech tak będzie. O, pięknie. Ekran się skończył. I mamy nowy rozdział. Porwanie. Tam przejęcie. Wow, Marines! Jakiś wypadek. Wow, lecimy w dół. No dobra. Czyli ta scenka została wzorowana. Ciekawe, że tutaj jakieś fragmenty ciał Marines wyciały za mną do tej wody. Natomiast ja zostałem w całości raczej, w jednym kawałku. Ale i słyszę jeszcze dalej. Nie, no nie mówcie, że będziecie teraz do mnie strzelać, no. Za bardzo mam jak z wami walczyć nawet. Wow, dobra. Okej. Co się tu kurczę dzieje? A tam jesteście, dobra, zaraz, zaraz. Z czego ja wam mogę... jakoś strzelić, dobra, liczmy, że będę strzelał z tego. Albo ewentualnie z tego. No wyłaź, wyłaź. Gieńżesz! Fajnie by było, jakby tam granatnik mógł dosięgnąć, ale z tego co mi wiadomo, to nie dosięgnę. Może po prostu wleźć na górę i dopiero wtedy go zniszczyć. Nie wiem, czy to nie byłoby za proste. No wyłaźżesz! Dobra, nie, chromoleta. Zabawa w głupiego Jasia w sumie. Kotka i myszkę, dobra. Z tego co pamiętam, to trzeba było umieścić ten zbiornik po prostu tutaj, żeby się nam podniosła... krata? Jak jesteśmy pod wodą, też mogą do nas strzelać? Nieźle, nieźle.
Czemu ta krata się jeszcze nie podniosła? Może mi ktoś powiedzieć, jeden zbiorniczek... Aha, bo są ukryte. No to mamy awans. Nieźle, nieźle. Ciekawe, skąd twórcy moda wzięli ten wygląd beczek, bo przecież one tak nie wyglądały. One były niebieskie w Half-Life oryginalnym. Może trzeba bardziej na tę stronę jakoś, jak myślicie? No to chyba nic nie dało. Dobra, czyli gdzieś jeszcze jedna, chociaż musi się czaić. Beczułka schowana. Gordon, powiedz mi, chłopie, jak ty pływasz bez użycia rączek? Powiedz mi taką rzecz. Aha, czyli te beczki są generalnie poukrywane po tej lokacji. No dobra, no czemu nie w sumie? Fajnie, fajnie. Tam to chyba trzeba było tylko... A bodajże jedną? A nie, trzeba było kłódkę rozwalić i one wypadały tak masowo. No a tutaj proszę, trzeba się trochę wysilić. Też uważam, że to jest akurat dodatni efekt niż ujemny, bardziej. U, tu się coś nam zawaliło. O, zaraz ginę. O, jak ta woda mocno bije. Ale spokojnie, Gordon. Już wypływam. Widzisz? Weź oddech, chłopie. I spokojnie. Nic się nie dzieje, naprawdę. Tutaj coś może jest schowane? Chętnie bym podniósł jakieś zdrowie, jakiś pancerz być może. Ja naprawdę chętny, chętny. Tędy... O, mogę przepłynąć tędy. No to ciekawe. Co tu jest? Okej, tego akurat nie kojarzę z jedynki. Czyżby jakaś nowa inwencja twórcza? No ciekawe. Spróbujmy to wejść. Wow. Aha. No dobra, czyli inwencja twórcza. Genialne. Super. Czyli niby alternatywne przejście, ale nam się zawaliło. Nie, no. Też mi się to podoba akurat. Teraz powiecie, że mi się wszystko podoba. No może i tak trochę jest, ale wiecie, no... Nie ma co na siłę szukać minusów, moim zdaniem. Dobra. Spróbujmy jakoś wleźć tam wyżej troszeczkę. Aha, tam były schody. Wiem. Byku, jesteś... Czasem niezorientowany w otoczeniu. Ale z drugiej strony pamiętałem, że są te schody. Tylko tak chwilowo zapomniałem. Dobra, mniejsza z tym. Podnieśliśmy magazynek do tej broni. Czy ja tu mogę rozwalić butelki? Mogę! Super, genialnie. Gdzie jesteś, Marinsie? Chętnie bym ci je poczęstował ołowiem. Okej, na razie przeskoczmy tutaj. Czy tu jest jakiś zombie? Jak tak jest. Nawet dwóch. Co, pomalujemy go być może na biało? Jak się uda? A masz. O, nie trafiłem. Ups. Dobra, tego nie przeżył. Ten tego też nie przeżył. Tego się można było spodziewać akurat. No, wiecie, strzał z dubeltówki to jednak nie jest w kipierdzio. To już jest potężna siła. Teraz jest pytanie, gdzie się ten skubaniec, ten skubany żołnierz na mnie czai? Gdzieś tutaj, co? Jeszcze wyżej? Chłopie, gdzie ty jesteś? Teraz mnie będziesz ostrzeliwał z nienacka, co? Taki jest twój wredny plan. No nieładnie tak, no ale okej. Chcesz się bawić w takie gierki, no to się baw. Chociaż zapewnia ciągle, że jest zmęczony bawieniem się w grę, no ale... Widać ci pokryta leki. Dobra, przegląd jakiegoś uzbrojenia zróbmy może, żeby wiedzieć na czym stoimy. Mówię szczerze, nie jest źle. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Byśmy to... Ło, no tak, nie spadniemy na dół, no pewnie. Czemu nie, czemu nie? Zaraz. W sumie i tak zrobiliśmy jakiś postęp chyba. Aha. A, no i zapomniałbym dodać, że brakuje mi tutaj pijawek wszechobecnych w Half-Life 1. W Half-Life 1 pijawki praktycznie w każdej wodzie były i były strasznie wredne, bo bardzo lubiły odbierać cały pancerz w mgnieniu oka. To była ich specjalizacja, były w tym naprawdę dobre. Wręcz niezrównane. A tu ich nie ma.
Ale no, z drugiej strony fajnie się usuwało łomem, mówiąc szczerze. Dawało to jakąś tam przyjemność. Się człowiek mógł ich pozbyć, a tu proszę. Brak tego problemu. No dobra, ale zaraz. Gdzie tu jest jakieś wyjście? Byku, myśl. Byku. Szukaj wyjścia, chłopie. Jakoś tędy może przejść, nie? Raczej no wychodziłoby, że trzeba by było gdzieś tutaj szukać jakiegoś przejścia. Ale tu tak jakby nic nie ma. A jest, tylko trzeba jeszcze dalej popłynąć. O, Gordon! No ta, no teraz to się dusisz, a tak to nie chciałeś płynąć. Pewnie, najlepiej. Chciałby wziąć wdech i nie chce płynąć. No to, to jest dopiero dylemat moralny, kurczę. Ja tu jakieś bąbelki widzę, a to oznacza, że chyba tędy będziemy musieli płynąć zaraz. Ale nie uprzedzajmy faktów. Też tu widzę, że się sporo pozmieniało od Half-Life'a 1. Jednak wiecie. Postęp to postęp. No tu nic nie ma. Gordon znowu mi się dusi. Gordon, spokojnie, chłopie, no. Przecież nic ci się nie dzieje, tylko się dusisz. Dobra. Więc popłyniemy tędy, skoro tak już nam to gra sugeruje. Jak gra mi sugeruje jedyną słuszną drogę, to ja lubię sprawdzić wszystkie pozostałe. Może coś tam jest ukryte akurat. Naprawdę polecam taką metodę, bo czasem się okazuje... O, masa pancerza. O, jak dobrze, że zajrzałem, nie? Wiecie, czasem tak bywa. Fajnie byłoby tam w lesie, ale z tego co widzę, nie ma takiej opcji. Co, może tędy? Uuu, jaki ogień. A wiecie, że nawet nieźle to wygląda? Dobra, jestem pod wrażeniem. Zakręćmy zawór, być może. Powiedziałem, zakręćmy zawór. Wow, 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 ała. Dobra, to było niespodziewane. A teraz czy ja mogę tędy przejść? Nie. Wow, 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 ale obrywam. Co teraz zrobisz? Kurczę. A ja bym tak może to rozwalił. Aaaa! Spryskiwacze! No proszę. Okej, okay, to było genialne. Niezłe, naprawdę niezłe. Aczkolwiek wątpię, żeby tak sobie to zgasiły. Ale... by tak łatwo im z tym poszło, no ale skoro im się udało. Nie dyskutujmy z tym, bądźmy szczęśliwi tylko. No, że straciłem cały pancerz, to już inna bajka akurat. Bardzo fajna zagrywka moim zdaniem, naprawdę. Jesteśmy przyzwyczajeni, że po prostu jeden zawór się zakręca i odcina się w ten sposób dopływ gazu. A tutaj twórcy moda nas zaskoczyli w pewnym sensie. No to fajnie, fajnie. Lubię, jak coś mnie zaskakuje w grach jeszcze. O, rybka! Siema! Słodziaku ty mój. Piękny jesteś. Czy to był Ichthyosaurus? Bodajże tak się to chyba nazywało, z tego co pamiętam. No, tego fragmentu nie mogło zabraknąć zdecydowanie. No tak, woda jest w miarę przezroczysta chyba, ale... A nie, nie widać skubańca w gruncie rzeczy, czyli jednak wszystko zostało przemyślane. No to naprawdę szacun, szacun dla twórców moda. Bo też nie wiem, czy pamiętacie, ale wspominałem o tym, że między innymi jest tak z różnic pomiędzy Half-Life'em 1 oryginalnym, a Half-Life'em Source było coś takiego, że... Ta woda w Half-Life Source była przezroczysta, a w jedynce była właśnie taka zupełnie, no taka mętna w pewnym sensie. Znaczy, no po prostu była niebieska, więc nie było nic przez nią widać. Natomiast przezroczystość ułatwiała walczenie z tym całym potworkiem, który tak nam tego naukowca pożarł tutaj uroczo. Ale jak widzimy, tutaj nie za wiele widać, a walczyć z tym stworkiem na pewno będziemy musieli. Dobra, no to co? Rzucił nam w gruncie rzeczy wyzwanie, zjadając tego profesorka. Zaraz zobaczymy, kto mocniej kąsa.
Okej, chodźmy tędy. No i co, chyba kuszę zaraz dostaniemy, tak? Ciekawe, czy tutaj kusza przybija do ścian. No, sprawdzimy niedługo. Siema! Tak, widziałem. Zjadł twojego kolegę. But I'm positive that beast hasn't swam in terrestrial waters until a week ago. Aha, świetnie. There is a tranquilizer gun in the shark cage. Tranquilizer gun. Work on this particular species. Mm-hmm. You are more than welcome. Dobra, mówisz to troszeczkę inaczej niż twój pobratynca z Half-Life 1, ale całkiem nieźle to odzorowałeś, także spoko, gościu. Czyli mamy tak. Mamy rybę. Mamy klatkę, mamy kuszę, więc chyba zaraz wybierzemy się na łowy. Czemu nie, ludziska, czemu nie? Łowić rybki przy piwku. Akurat na piwka nie mam, ale herbatkę mam. To myślę, że dosyć fajne zajęcie będzie. Dobra, ten się na mnie oczywiście zaczaił. Czy jestem pewien, że to dobra metoda? No słuchaj, sam ją zaproponowałeś w gruncie rzeczy. A ja bym chciał z kuszy postrzelać, nie wiem jak ty. Znaczy ty byś nie chciał, bo ty się boisz o swój zadek, no tak. No ale Gordon tutaj jest po to, żeby uratować świat, więc... On akurat nie ma takich problemów jak ty. Dobra. Oczywiście z tego co kojarzę, to to się zaraz zapadnie. No to dobrze, przynajmniej jakaś akcja. No i skaczemy w dół, tylko celować trzeba. No i mamy kuszę. Która wcale nie wygląda. Teraz co? Zarwie się to, czy się nie zarwie? Aha, zarwało się. A nie, zaraz się zarwie. No dobra, może skoczę, czy coś? Wow, no teraz się zarwało, dobra. Czyli jesteśmy trochę w czarnym tyłku. A tu jesteś, siema gościu, siema, siema. Co, ty już nie żyjesz? Po dwóch strzałach? Czy ty sobie żartujesz? Po dwóch strzałach? Ale wow, patrzcie. Rzutki jakby zostają, te bełty. Genialne, super. Świetnie, że zostają. Ale no, po dwóch strzałach? Ty w ogóle masz oczy widoczne? Wow. Dobra, ile ja się rzeczy o tobie dowiem od z tego moda? No dobra, czyli twórcy generalnie... Przypominam, że gram na najtrudniejszym poziomie trudności, jak widzieliście, zabicie tej rybki tak naprawdę wymagało po prostu dwóch celnych strzałów. No jestem, mówiąc szczerze, zawiedziony z poziomu tego wyzwania, bo nie było to wyzwanie żadne. Rybka wygląda uroczo. No wiadomo, teksturka jej się poprawiła, no ale widać, ucierpiały na tym jej zdolności bojowe. Z tego co pamiętam, to żeby ją zabić w normalnym Half-Life'ie, to trzeba było wywalić na nią, nie wiem, chyba ze dwa magazynki. Czy z 10 bełtów co najmniej celnych, jak nie lepiej. Także no... Coś, jakaś niemoc w nią wstąpiła tutaj. Trochę jestem zawiedziony, ale przynajmniej ładnie to wszystko wygląda. No i nie zginąłem. Także, czemu nie. Otwórzmy sobie drzwi. Aha. Płyniemy na powierzchnię może. Jak w ogóle tutaj jest taki system, że nie zdążylibyśmy tej drzwi otworzyć, jakby ta rybka pływała, więc najpierw musieliśmy ją zabić. No jest to wszystko przemyślane oczywiście. Po prostu jakbyśmy próbowali otworzyć te drzwi bez zabicia rybki, no to odgryzłaby nam tyłek. I to przy samej szyi, także nie polecam takiego rozwiązania. Otwórzmy sobie te drzwi. O tak, weźmy bełty, które są nagle nadspodziewanie małe. Tak, jeden magazynek mieści 5 bełtów. Mamy lunetę. Wow, a jak to fajnie powiększa z takim efektem zaokrąglenia na rogach. Nie no, świetne. Jest świetne. To jeszcze odbija nawet to, co jest za nami. Lornetka, widzicie to? Odbija obraz, który jest za nami. Nie no, genialne. Wielki szacun tutaj, to jest genialna lornetka i genialna broń, myślę. No, jak wiemy, już moc ma dużą, wygląd ma dobry. Bełty widać, tylko ewentualnie mógłbym się przyczepić do tego, że tutaj te bełty są takie malutkie. A jak się wystrzeli, to nagle rosną. Dosyć, nie wiem, trzykrotnie chyba bodajże. Aha, bramka numer 1, bramka numer 4 jest zablokowana, tutaj się na mnie czai
Barnacle. Więc rozwalmy go. Bramka numer 6. Drum storage area? Nie no, bez hitu. Że co, że bębnów? O co chodzi? Aż tam bym wlazł chętnie. Tylko no czemu ekran wczytywania od razu? Gro! Nie rób mi na złość. Gro, proszę cię. Szybciej. Dziękuję, dziękuję. Uuu, ile barnaki. Jakoś... Ała! Oberwałem żygiem, czy jak? Nie ogarnę. Dobra. Patrzcie się, jak jakoś skądś ten rejon kojarzę, tylko jest kwestia... Tam na dole w takim razie co było? Dobra, barnakle załatwione, chodźmy na dół w takim razie. Wiem, wiem, ekrany wczytywania. To nie moja wina. Nie moja wina. Ja tylko chcę zobaczyć, co jest na dole w takim razie. Jeśli tędy droga wiedzie, to chcę zobaczyć, co jest na dole, bo pewnie tam jest masa pancerza albo amunicji. Później by było, byku. Zginąłeś w durny sposób i nie możesz przejść dalej, bo nie sprawdziłeś bramki numer 1. Aaa, czyli to jest pomieszczenie z rybką, tylko że z drugiej strony, no to... Może mi ktoś powiedzieć, jak tyle rzeczy się zmieściło w tak małym barnaku? Jak on to cholera mieści? Jaki kikut. Dobra, no to w takim razie w bramce numer 1 nic nie było. Sorry, rodziska. Ale za to bezpieczniejszy rejon jest, bo wybiłem barnakle. Proszę bardzo. Widzicie, jak dbam o bezpieczeństwo naukowców. Powinni mi za to dziękować. O. Fajnie, fajnie. No, otwieramy bramkę i idziemy. Też jest bezpiecznie, też. To może jeszcze zdążę tylko na dół chyba zejść. Tutaj się nic nie będzie teleportowało przypadkiem, aby? Ale do tego amunicji nie mam, do tego mam amunicję. Ha! Wow, 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 wow! O, wtedy! O, tak, jeden bełt, jeden trup. Genialnie. Jestem na wielkie tak. Zaraz, gdzie jest ten drugi Vortiguan? Wortuś? A, tego też trafiłem! No nie, no genialna broń. Okej. Okay. Super. Gdzie on dostał? W palec? Aha. Bobas jeden, kurczę. Dobra, ten oberwał mocniej. Nie no, super. Dobra. Oficjalnie genialna ta klusza jest. Okej. Okay. No i co? Chyba tym fajnym akcentem właśnie. Kurczę, czemu zawsze mówię to samo? Muszę wymyślić coś bardziej nowoczesnego. Znaczy, coś nowszego, ale to następnym razem. Tak czy siak, dzięki za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.